Przed nami emocje na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Manuel Ruiz Barbosa. Pierwsze kopnięcie Portugalia rozpoczęła. A teraz Cristiano Ronaldo. Iago. Celnie do partnera. O to chodziło! Powstrzymani. Kapitalna centra, ale strata, niebezpieczeństwo zażegnane. Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. I Hiszpanie rozpoczną od własnej bramki. Raul Millares. Ładne podanie. Przejmuje piłkę na skrzydle. Iago. João Moutinho. Zdążył w ostatniej chwili. Próbują rozegrać po skrzydle. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Iago. Teraz Cristiano Ronaldo. No, jest wybornym technikiem. Niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Dobra piłka, teraz do kolegi. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Pepe. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Iniesta. Chyba będzie gol! To może być bramka! Świetna obrona! Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. W ostatniej chwili przejęli. Świetnie zagrał. Jest szansa. Obronił, ale piłka na boisku. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Morata. Aj, teraz strata. Rzeczywiście dobre podanie. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Doskonale. Świetnie, w pole karne. Przerwana akcja i piłka wybita. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Ach, wmieszał się w to arbiter przypadkiem. Silva. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Raul Millares.
Brawo, ładnie podał. Ma trochę... Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost w niego. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Fabregas. Silva. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Pierwsze 45 minut za nami. Mamy remis po pierwszych 45 minutach. Komentarz, bardzo proszę. Prowadzą rzeczywiście dość wyrównaną grę i wydaje mi się, że trudno wskazać potencjalnego zwycięzcę w tym meczu. Silva. Ach, kapitalne podanie. Wow, kapitalnie. Dobra okazja. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Cristiano Ronaldo teraz. Iniesta zdobywa piłkę. Silva. Fabregas. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają bramkarze. Przeciwnicy przejmują piłkę. Gwizdek i mamy rzut wolny. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Dostrzegł partnera. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Sergio Busquets. Fabregas. Pięknie podał. Od linii bocznej rozpoczną Hiszpanię. Santi Cazorla. Jako. Cristiano Ronaldo. Raul Milleres. Sergio Ramos, poprawne wejście. Będziemy mieli rzut z autu. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Dobre podanie. Gwizdek spalony. Raul Milleres. To uderzenie z dystansu nie sprawiło bramkarzowi problemów. Nieporozumienie i strata piłki. Akcja skrzydłem. Iniesta. Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. Udana interwencja. I jeszcze jedno celne podanie w jego wykonaniu. Dzisiaj jest w znakomitej formie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Raul Milleres. Z
Spójrzmy, dośrodkowanie. Pytanie, gdzie jest obrona? Mogli prowadzić, ale spudłował. Muszą trzymać przy piłce. Iniesta. Ricardo Costa. Nani. Raul Meireles. A teraz Cristiano Ronaldo. Czy będzie bramka? Była okazja niewykorzystana, przejęli przeciwnicy. No i ważny moment tego spotkania. Piłka chodzi jak po sznurku. Cudownie dograł! Rozbity ten atak. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Niebezpieczeństwo zażegnane do końca niewiele czasu. To mogła być ostatnia akcja rywali. 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis.